Audiopolityka, tygodnik Polityka do Słuchania, numer 12, z 20 marca 2013 roku, czyta Danuta Stachyra. Adam Szostkiewicz, Papa F. Nowy papież Franciszek to konserwatysta, doktrynalny i ewangeliczny radykał społeczny. Będzie się działo. W świecie katolickim wielkie poruszenie. Idzie nowe w prostej sutannie i zwykłych butach. Papież Franciszek spodobał się tak różnym grupom jak Opus Dei, Ekumeniczna Wspólnota Teze czy Światowy Kongres Żydów. Jorge Mario Bergoglio nie byłby papieżem, gdyby nie Jan Paweł II. To papież Polak kreował go kardynałem w 2001 roku. Ale Argentyńczyk musiał jeszcze zostać wybrany. Niespodzianka. Papieżem miał być przecież Włoch Skola albo Brazylijczyk Scherer. Tak typowali nie tylko włoscy watykaniści, ale też ludzie kościoła. Skola był uważany za zdolnego do zrobienia porządków w watykańskiej biurokracji. Scherer jawił się jako pragnący papieża spoza postchrześcijańskiej Europy. Okazało się, że tym kimś jest Jorge Mario Bergoglio. Pierwszy w historii Jezuita na tronie papieskim. Jezuici mieli być służbą specjalną papiestwa, ale nie papieżami. Nie szkodzi. Witajcie w katolickim postmodernizmie. Jezuita zostaje papieżem, telefonuje do poprzednika na emeryturze i przybiera imię twórcy innego zakonu. Ale to Jezuita do przyjęcia dla watykańskiego establishmentu. Całkiem innego pokroju niż niepokorni teologicznie i społecznie Jezuici lat 80., których musiał pacyfikować Jan Paweł II, ustanawiając zarząd komisaryczny w zakonie w 1981 roku. Bergoglio do tego skrzydła Jezuitów nie należał. Kojarzy się go z prawicą i w polityce argentyńskiej i we Włoszech, gdzie sympatyzował się z tak zwanymi «cielini». To ludzie z katolickiego ruchu Komunione e Liberazione, blisko związani z włoską Hadecją. Zwalczali za liberalizm wybitnego purpurata jezuite Karla Martiniego, zaliczanego do puli Papabile na konklawę w 2005 roku. Wtedy jednak po raz pierwszy swą siłę pokazał jego współbrat Bergoglio. Zebrał ponoć około 40 głosów, ale przerzucił je na Ratzingera. Wygląda na to, że wtedy konklawę nie było jeszcze gotowe na papieża spoza Europy, choć o to coraz głośniej wołał lud Boży. Papiestwo wyszło z europejskiego matecznika katolicyzmu dopiero teraz. To wydarzenie historyczne niesie nadzieję i możliwość zmiany w kościele. Nie wiemy, jak do tego doszło. W zwykle dobrze poinformowanym włoskim dzienniku La Stampa Giacomo Galeazzi pisze, że kardynał Skola, prawie pewniak, został zdradzony przez włoskich kardynałów już w pierwszym głosowaniu. Być może w ostatniej chwili doszło do niespodziewanej zmiany zawartych wcześniej sojuszy. I stąd zamiast Skoli lub Szerera, Bergoglio, jezuicki wariant kompromisu między obozami status quo i odnowy w kościele. Nim pontyfikat nabierze ciężaru i konkretnego kształtu, śledzimy gesty papę Francesco. Trzeba mu oddać, że tymi gestami i pierwszymi publicznymi słowami zjednał sobie dość powszechną sympatię. Dużo wyraźniejszą niż papież Benedykt XVI tuż po wyborze. Dziś w mediach powiało wiosną, choć papież Bergoglio jest zaledwie dwa lata młodszy niż był Ratzinger w momencie wyboru. Na razie Bergoglio zawdzięcza ten bonus wizerunkowy przede wszystkim gestom. Nie chciał założyć oprzywanej futrem czerwonej narzuty, w której lubił pokazywać się obecny papież emerytowany. Woli chodzić w znoszonych czarnych butach z Buenos Aires niż w papieskich czerwonych. Nie pali się do limuzyną, przemawia z zakazalnicy, nie z papieskiego tronu, pozdrawia świeckie media na równi z katolickimi. Kardynałów prosi, by przyszli na msze w zwykłych czarnych sutannach, księży i hierarchów argentyńskich prosi, by się za niego modlili, ale nie przyjeżdżali na jego papieską inaugurację, a zaoszczędzone pieniądze wydali na pomoc dla biednych. Zarazem przypomina, że Kościół nie jest humanitarną organizacją pozarządową, tylko służbą Chrystusowi te franciszkańskie gesty już tworzą jakiś nowy styl pontyfikatu, ale nie zastąpią jego treści. Czekają decyzje do szybkiego podjęcia, bez których nawet instytucja Boża nie może się obejść. Trzeba obsadzić kluczowe stanowiska. Na razie nowy szef się z tym nie śpieszy, przedłuża mandat ekipie poprzednika. Czy dlatego, że swojej jeszcze nie sformował, a może w ogóle nie ma swego notesu z telefonami? Czy to stara ekipa ma zmienić Watykan na nowy? Może tak, bo łącznikiem między starym i nowym papieżem okazuje się sekretarz Ratzingera. To daje ciągłość, ale nie zapowiada oczekiwanych zmian strukturalnych. Oczywiście nie tym żyją dziś rzesze wiernych. Teraz liczy się to, że nowym papieżem został duchowny z biednej i wiernej Ameryki Południowej. Szerzej jeszcze nieznany, ale już lubiany za franciszkańskie gesty. Papież Franciszek odnosi sukcesy medialne, zaskakujące jak na człowieka niegrzeszącego wojtyłowską charyzmą i to jest dobra wiadomość. Jest i gorsza wiadomość. Już na samym początku nowy papież przysparza Watykanowi kłopotu wizerunkowego. Bo lider moralny może mieć jak każdy człowiek swoje słabości i wady charakteru, ale nie może mieć szkieletów w szafie. Tymczasem w Argentynie rozgorzał znów spór na temat postawy obecnego papieża za krwawych rządów wojskowej hunty na przełomie lat 70. i 80. Bergoglio utrzymuje, że ma czyste sumienie. Tak samo twierdzi dziś Watykan. Ujmują się za nim argentyńskie autorytety jak pokojowy noblista Adolfo Pérez Esquival, zwykle niechętny kościołowi. Za nowym papieżem staje legenda latynoskiej teologii wyzwolenia, brazylijski franciszkanin Leonardo Boff. Ale słychać też inne opinie, nieprzychylne, odrzucające wersję Watykanu i samego Bergolia. Dla odbudowy wizerunku Kościoła byłoby lepiej, gdyby ta sprawa została raz na zawsze zamknięta, o ile to możliwe, gdyby sam papież Franciszek opowiedział o swym doświadczeniu z tamtych lat. Był przecież świadkiem wizyt Jana Pawła II w Argentynie w czasie rządów Hunty i po jej upadku w wyniku przegranej wojny o Falklandy z Wielką Brytanią w 1982 roku. To nic, że dużo już powiedziano. Od wyboru Bergolia na papieża sytuacja jest zupełnie nowa. Tu chodzi o jego globalną wiarygodność. Wierzących na całym świecie ujęło, że nowy papież przyjął imię Franciszka. Nie dzielili głosa na czworo, o którego Franciszka tak naprawdę chodziło. Świat katolicki zrozumiał komunikat jasno. Papież Franciszek chce być papieżem ubogich, tak jak był duszpasterzem ubogich w Argentynie. Pięknie. Ale łatwiej być nowym Franciszkiem w Buenos Aires niż w Watykanie, bo franciszkanizm może Kościołowi nie wystarczyć w podjęciu wyzwań, przed jakimi staje wraz z papieżem Franciszkiem. Kardynał Martini uważał, że Kościół jest o 200 lat za naszymi czasami, zmęczony i słabnący, przynajmniej w Europie i na Zachodzie. Kościół pociesza się, że nowy papież doda mu sił, że będzie nową twarzą kościoła i połączy w pontyfikacie twardy konserwatyzm obyczajowy z alter globalistyczną wrażliwością społeczną i krytyką wolnorynkowego kapitalizmu. Bergoglio mówił w 2007 roku na spotkaniu biskupów latynoskich, że ich część świata doznaje szybkiego wzrostu, któremu towarzyszy równie szybki wzrost nierówności. Nazwał to grzechem społecznym. Kardynał Kazimierz Nycz wspomina, że spędził godzinę w bardzo prostym mieszkaniu Bergolia w Buenos Aires. Pewnie takim samym będzie papieżem, mówi polski hierarcha i dodaje: "Bardzo dobrze rozumiał stosunek Jana Pawła II do latynoskiej marksizującej teologii wyzwolenia społecznego, bo przyszłość nie należy do marksizmu, tylko do praw osoby ludzkiej, narodów i solidarności społecznej". Człowiek otwarty nie znaczy liberalny, powiedział o Bergolio inny polski dostojnik kościelny, biskup Andrzej Suski. Rzeczywiście w kwestiach zmian obyczajowych i bioetycznych Bergolio jest katolikiem ortodoksyjnie konserwatywnym. Lecz jest konserwatyzm i konserwatyzm. Bergolio mówi rzeczy, które nie przeszłyby przez usta wielu katolikom w Polsce. Krytykuje księży odmawiających ochrzczenia dzieci pozamałżeńskich. Takich duchownych Bergoglio nazywał obłudnikami. Ostrzega, że ich klerykalizm jest przeszkodą na drodze ludzi do zbawienia. Bergoglio, chemik z wykształcenia, ale i absolwent kilku fakultetów humanistycznych, syn pobożnej pracowitej rodziny włoskich imigrantów, miał już pewne doświadczenie życiowe, gdy w 1958 roku wstąpił do Jezuitów w wieku 22 lat. Księdzem został w 1969 roku, biskupem w 1992. Formował się więc w kościele przed i w czasie wielkiej zmiany, jaką był drugi Sobór Watykański. Czy pogodzi tę mieszankę starego i nowego katolicyzmu z obecnymi oczekiwaniami na reaktywację ducha soborowego w XXI wieku? Bergoglio potrafił nazwać legalizację małżeństw homoseksualnych w Argentynie szatańskimi machinacjami. Już jako papież przypomniał słowa gorliwego francuskiego pisarza katolickiego Leona Blua, że ten, kto się nie modli do Jezusa, modli się do diabła. Ten ostry język może być zrozumiały dla wierzących, ale we współczesnej, pluralistycznej debacie publicznej razi, jeśli nie śmieszy. Amerykański tygodnik jezuicki Ameryka radzi Jezuicie Jezuitów, czyli obecnemu papieżowi, by słuchał, co mają mu do powiedzenia ubodzy, ofiary księży pedofilów, kobiety, geje i lesbijki, wreszcie teolodzy. Nie oczekują, że Franciszek dopuści kobiety do kapłaństwa, ale czemu by nie miał dopuścić kobiet do niektórych urzędów w Kurii Rzymskiej niewymagających święceń? To byłaby zmiana realna. W końcu ponad połowa katolików świata to kobiety. Klerykalne okulary zamazują realny obraz świata katolickiego. Jeśli Franciszek nie będzie klerykałem, jest szansa, że katolicy zaczną wracać do Kościoła. Ci, którzy go porzucili, zrażeni kontrastem między tym, co księża mówią, a tym, co robią. W kościele w Polsce nowy styl Franciszka przyjmowany jest ciepło od biskupów po proboszczów i katolików świeckich. Ale ciekawe, który polski biskup pierwszy wyprowadzi się z pałacu do mieszkania w bloku, albo umyje w Wielkanoc stopy chorym na AIDS. Przyjmie na rozmowę ofiary księży pedofilów, lub odpowie na list ojca Ludwika Wiśniewskiego o politycznych ambicjach Ojca Rydzyka. Czy to nowe, jeśli wyjdzie z Watykanu, dojdzie do Polski?